Witajcie kochani w tym nowym odcinku, środa, więc słowo skrócone. Dzisiaj kolejny fragment z adhortacji Ewangelii Gaudium. Dzisiaj 127 punkt, posłuchajcie. Teraz, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako codzienne zadanie. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie słowa, które może się urzeczywistniać podczas rozmowy, a także to, które podejmuje misjonarz, odwiedzający jakiś dom. Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa i dokonuje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze. Pewnie w obliczu kwarantanny, tej narodowej, czy jakiejkolwiek innej, możecie powiedzieć, że ten punkt może nie jest na dzisiaj. No nie wiem, wydaje mi się, że tak. Jest ciągle aktualny. Można przecież głosić Słowo Boże tak jak ja. Podzielić się, może niekoniecznie w filmach na YouTubie, ale przesłać komuś dobre słowo na WhatsAppie, na Messengerze, w krótkim filmiku i powiedzieć: jesteś kochany przez Boga. Zresztą w kolejnym punkcie papież pokazuje nam konkretny model ewangelizacji. Pozwólcie może, że przeczytam wam ten cały następny punkt, chociaż właściwy punkt już przeczytałem tego filmiku, to w tym kolejnym punkcie naprawdę fenomenalnie, kapitalnie papież pokazuje nam, jak należy ewangelizować. W tym przepowiadaniu, o którym mowa, zawsze pełnym szacunku i uprzejmym, pierwszy moment polega na dialogu osobistym, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli się swoimi radościami, nadziejami, zatroskaniem o swoich najbliższych i tyloma innymi sprawami leżącymi jej na sercu. Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie słowa, zarówno w formie lektury, jakiegoś fragmentu pisma lub opowiadania, ale zawsze przypominając fundamentalne przesłanie: osobista miłość Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas i jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i swoją przyjaźń. Jest to przesłanie, którym dzielimy się w podstawie pokornej i dającej świadectwo jako ludzie, którzy zawsze potrafią się uczyć ze świadomością, że orędzie jest tak bogate i tak głębokie, że nas zawsze przerasta. Czasem to przesłanie wyraża się w formie bardziej bezpośredniej, innym razem przez osobiste świadectwo, opowiadanie, gest albo w formie, jaką Duch Święty może podsunąć w konkretnych okolicznościach. Jeśli wydaje się to roztropne, jeśli sprzyjają temu warunki, jest dobrą rzeczą, by to spotkanie braterskie i misyjne zakończyć krótką modlitwą nawiązującą do trosk, jakie osoba wyraziła. W ten sposób poczuje wyraźniej, że została wysłuchana i zrozumiana, że jej sytuacja została złożona w ręce Boga i przyzna, że Słowo Boże przemawia rzeczywiście do jej egzystencji. Coś pięknego. Naprawdę. I ja sobie podkreśliłem to sformułowanie, że fundamentalnym przesłaniem jest osobista miłość Boga. To może dlatego, słuchajcie, bez jakiegoś oporu i może do znużenia powtarzam na każdym filmiku, w każdym filmiku pod koniec, że Pan Bóg cię bardzo mocno kocha. Cokolwiek bym powiedział w jakimkolwiek filmiku, to i tak wszystko się sprowadza do tej jednej wielkiej prawdy. Owszem, fajnie jest posłuchać, jakie jest dzielenie, posłuchać sobie, co tam na przykład Jakub, czy jakiś inny misjonarz, ewangelizator, czy ktokolwiek mówi w filmie. Natomiast to wszystko się sprowadza do tego, że mamy sobie nieustannie przypominać, że Bóg nas kocha. I zobaczcie, ten model ewangelizacji, bardzo prosty, bardzo prosty. Składa się tak naprawdę z trzech punktów, które papież nam pokazuje. Pierwszy to jest wstęp. Można to sprowadzić do, tak jak wypracowania się uczyliśmy w szkole. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Wstęp, mówiąc kolokwialnie, nawika. Co u ciebie? Zazwyczaj mówimy, a jako tako, po japońsku. No i ten wstęp nie jest taki zły, dlatego że on właśnie pokazuje nam, z czym dana osoba się mierzy. Jak na przykład idziesz i rozmawiasz
zarówno ty możesz być ewangelizatorem, ale też możesz być ewangelizowanym. A najpiękniejsze jest to, że osoba Ewangelii, ten ewangelizator staje się ewangelizowany w momencie wypowiadanych słów. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi? Że ty ewangelizujesz, a tak naprawdę to słowo, które wypowiadasz do kogoś, ono ciebie ewangelizuje. To jest w ogóle fenomenalne w procesie ewangelizacji. Zawsze głoszący głosi wpierw dla samego siebie, do samego siebie. I pierwszy punkt, no to papież powiedział, nawika, gadasz, rozmawiasz, co u ciebie, ta osoba mówi o swoich radościach, troskach. Później rozwinięcie, czyli ten właściwy punkt, wtedy ty bierzesz inicjatywę, mówiąc tak, wiecie, schematycznie. Przedstawiasz słowo. Możesz na przykład, i to jest dla mnie najpiękniejsze, że ja dzielę się tym, co usłyszałem na przykład na modlitwie swojej. Czyli inspiruję inną osobę do tego, aby ona została podniesiona na duchu przez to, co mnie podniosło na duchu. To jest najpiękniejsze, że dzielisz się tym, co ciebie uderzyło. I jest to przesłanie, którym dzielimy się w pokornej i dającej świadectwo jako ludzie postawie. Może to być bezpośrednie, tak jak papież tu pisze, może to być nawet gest, może to być taka forma i to jest też piękne, którą Duch Święty ci podpowie, czyli korzystasz z charyzmatu. Słowa wiedzy, słowa mądrości, może akurat ci przyjdzie taka myśl, która dla tego człowieka może być kluczowa w danym momencie, w danej chwili, okoliczności, którą przeżywa. No i trzeci punkt, no to jest zakończenie modlitwą, jeżeli okoliczności na to sprzyjają, a więc zapraszasz, pomodlę się teraz za ciebie. Pomodlę się o doświadczenie tej miłości, o której ci przed chwilą powiedziałem, pomodlę się o Ducha Świętego dla ciebie. Życzę ci jak najlepiej, nawet jeżeli zauważasz, że nie ma okoliczności do modlitwy, to tak naprawdę błogosław dobrym słowem. Życzę ci jak najlepiej, życzę ci szczęścia, życzę ci tego, abyś odkrył dobro w swoim życiu, którego teraz w tej chwili nie zauważasz. Zachęcam was do lektury całego tego rozdziału. Jesteśmy cały czas w trzecim rozdziale, który jest najpiękniejszy dla mnie, głoszenie Ewangelii. Papież tutaj pisze też obok w kontekście ewangelizacji, aś pobożności ludowej. Dla mnie to też jest mega, dlatego że ja wyrosłem z pobożności ludowej. Papież pisze o zmierzaniu do sanktuariów, uczestnictwo w innych przejawach pobożności ludowej, zabieranie także ze sobą dzieci lub zapraszanie innych osób jest samo w sobie aktem ewangelizowania, pisze papież. Papież pisze o charyzmatach w służbie komunii ewangelizującej. Im bardziej jakiś charyzmat skieruje spojrzenie ku istocie Ewangelii, tym bardziej jego realizacja będzie eklezjalna, czyli kościelna. I papież mówi też o kulturze myśli edukacji, że mamy wykorzystywać wszystko tak naprawdę, by głosić Ewangelię. Tyle w dzisiejszym filmiku. I pamiętajcie, Pan Jezus was bardzo mocno kocha, już was zbawił, posyła wam swego ducha. Dajcie subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście, kliknijcie w dzwoneczek. Pamiętajcie o kolejnych filmach, następne to niedzielne dzielenie, w sobotę jak zwykle, w środę słowo skrócone. No i czatujcie, gdy chodzi o live'y, kiedy kolejne zazwyczaj robię wieczorem o 21:30. Tyle. Pa, do zobaczenia.